Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jakie kury kupić na początek hodowli. Więc może zacznijmy od początku, od tego, jakie mamy rodzaje. Przede wszystkim mamy kurki brojlery, mamy kurki nioski i kurki ozdobne. Czym to się różni? Głównie tym, że kurki nioski znoszą jajka, kurki brojlery mamy głównie na mięso, a kurki ozdobne mamy po to, żeby, tak jak sama nazwa wskazuje, żeby jakoś tam wyglądały i one też za dobrej nieśności nie mają. I teraz jakie kury ja polecam na początek? Jeżeli podobają wam się kury ozdobne, widzieliście w internecie, a dopiero zaczynacie swoją hodowlę, no to warto zastanowić się nad kurkami ozdobnymi, jeżeli wam się podobają. Natomiast musicie wiedzieć, że mają one dużo mniejszą odporność niż kury nioski. Z reguły takie na przykład zielononóżki albo Rosa, Sussex, o których zaraz wam opowiem. I teraz dlaczego jest to ważne? Jest to ważne o tyle, o ile, słuchajcie, w zależności od tego, jakie macie warunki, no bo jeżeli macie dość ekstremalne warunki do trzymania kur, to znaczy kurnik macie nie murowany, tylko jakiś drewniany, mały, dziurawy, kury nie mają za dużego wybiegu, puszczacie je wtedy, kiedy jest dość zimno, kurnik nie jest w żaden sposób ogrzewany, nie ma żadnej wentylacji, no to wtedy warto zastanowić się, słuchajcie, nad takimi kurami ogólnoużytkowymi, czyli tak jak mówię, na przykład kurka Rosa, czy Sussex, czy zielononóżka, z tego względu, że te kury, moi drodzy, będą dużo bardziej odporne, przynajmniej powinny być, od kur ozdobnych. Były różne badania na ten temat prowadzone i po prostu tutaj jednomyślnie stwierdzono, że takie właśnie najbardziej odporne to są te rasy, które wam podałem. Oczywiście, jeżeli będziecie planować zakupić sobie zielononóżki albo żółtonóżki, to przed zakupem jakichkolwiek kur, słuchajcie, polecam wam obejrzeć, ja mam playlistę na kanale i tam macie wyszczególnione ponad 70 ras kur, możecie sobie obejrzeć, nawet o tej zielononóżce czy żółtonóżce. Tak pokrótce, ważne jest to, żeby nie była ona w bardzo dużym stadzie, z tego względu, że jest ona dość agresywną kurą i po prostu te kury mogą się dziobać, drapać, no i nie będzie to nic fajnego. Jeżeli chcecie mieć duże stado, to polecam Rosę na początek, taką kurkę towarówkę, Sussex albo na przykład Leghorna. Są to kury w miarę odporne rasy i myślę, że tutaj nawet na początek hodowli dla takich początkujących jak najbardziej będzie ok. Nie polecam kur żadnych bojowców, słuchajcie, kur ozdobnych, przynajmniej na sam początek, jeżeli w ogóle planujecie mieć jakiekolwiek kury, a nie zależy wam bardzo na wyglądzie, na tym, żeby te kury się jakoś prezentowały, no to polecam właśnie kupić kurki ogólnoużytkowe, zobaczyć, jak te kury w ogóle funkcjonują, bo jeżeli nigdy nie mieliście kur, no to możecie się zdziwić nad niektórymi zachowaniami kur, co one robią, jakie one czasami są niespokojne, albo ile przestrzeni potrzebują, bo inaczej się dziobią. Jest tego naprawdę sporo i to się tylko tak wydaje, że to jest kura, ale niestety, no albo stety, te warunki jakieś trzeba im zapewnić. Także najlepszą odporność właśnie stawiałbym na tamte rasy, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli chcecie mieć kurki stricte na mięso albo po to, żeby jakoś tam wyglądały na wystawy, no to wtedy polecam wam zakupić kurki ozdobne. Nie chcę się rozwodzić co do ras, macie te rasy wszystkie, chyba 99% ras macie właśnie u mnie na kanale, w filmikach, także możecie sobie obejrzeć. O każdej rasie opowiadam i od razu przypominam i mówię, że niestety ja tych ras nie posiadam, więc możecie sobie tą rasę zobaczyć w internecie, natomiast ja wam mówię, jak to ogólnie wygląda po rozmowie z różnymi hodowcami, którzy mają różne rasy kur. Myślę, że warto się z tym zapoznać przed zakupem w ogóle drobiu. Macie te informacje w internecie, ale są to jakieś tam informacje powielane, przeklejone z Wikipedii i najczęściej nie zawsze są to informacje prawdziwe. U mnie raczej powinniście znaleźć właśnie informacje raczej na pewno prawdziwe. Więc sobie zerknijcie, zobaczcie, jak to wygląda i już wtedy od was zależy, jaką decyzję podejmiecie. Ja wam nie polecam na sam początek kupować jakoś dużo tych kur i oczywiście pamiętajcie o tym, żeby na samym początku jakoś zapewnić im odpowiednie warunki, to znaczy karmidło, poidło, wcześniej przygotować kurnik, a kury starać się kupować w takim okresie letnim, żeby już w okresie zimowym były dorosłe i mogły się przyzwyczaić do życia. Jeżeli chodzi o ilość, to ja wam polecam kupić z 8, 10, może maksymalnie jednego koguta. Jeżeli nigdy nie hodowaliście kur, a chcecie więcej, oczywiście możecie kupić 5, a możecie kupić 150, ale mówię, im więcej tego drobiu, tym trzeba więcej jedzenia zapewnić, lepsze warunki i tak dalej, także może bym zaczął małą ilością. Jeżeli wam się to spodoba, będziecie widzieć, że ma to ręce i nogi, no to wtedy próbować na większą skalę. To jeżeli chodzi właśnie o
odrób i to jaką rasę wybrać. Jest tych ras, słuchajcie, sporo. Osoby, które raczej nie siedzą w temacie, myślą, że tych ras jest mało. Tak jak widać, kura to kura, natomiast możecie się zdziwić. U mnie na kanale o samym drobiu jest około 70 odcinków o różnych rasach. Także sobie zerknijcie, obejrzyjcie i myślę, że coś tam na pewno fajnego, ciekawego znajdziecie, co Wam będzie odpowiadać. Ja z mojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że polecam takie rasy, głównie właśnie ogólnoużytkowe. Na sam początek są one dość odporne, nie są one jakoś bardzo wymagające pokarmowo. Potrzebują tego wybiegu, ale też ten wybieg nie musi być jakiś bardzo duży. No i nie polecam jakichś kurek takich typowo agresywnych. Jak jesteście ciekawi, jakie to są kury, no to tam będziecie mieli wszystko na kanale właśnie wyszczególnione dokładnie, jakie to są kury i na jakich kurach warto się skupić, żeby ewentualnie później dalej rozwijać hodowlę w zależności od tego, co byście chcieli dokładnie hodować. No i przede wszystkim przygotowanie kurnika na samym początku, żebyście wiedzieli dokładnie, moi drodzy, co macie robić, żeby nie okazało się, że kupujecie kury, te kury nie mają gdzie mieszkać, bo też słyszałem o takich sytuacjach. Ważne już jest wtedy, żeby faktycznie tym kurom jakieś te warunki zapewnić. Jeżeli kupujecie kurki na jajka, to oczywiście kury nioski. Też Wam polecam właśnie Rosa czy Sussex. Ja mówię głównie o tych rasach z tego względu, że sami miałem i najlepiej u mnie się sprawdziły. Natomiast tych ras jest naprawdę dużo, jakichś tam podkategorii, podras, jakieś tam messy i tak dalej, więc musicie sobie tetry, musicie sobie popatrzeć i sami zadecydować. Oczywiście jak pójdziecie gdzieś tam na bazarek czy coś kupić, bo najprawdopodobniej z takich miejsc będziecie korzystać, no to polecam Wam jeszcze obejrzeć odcinek o tym, jak sprawdzić, czy kura jest stara, czy nie. Jak sprawdzić, żeby handlarz Was po prostu nie oszukał, żebyście nie kupili kur starych, a potem się okaże, że będziecie mieli jakieś problemy. Więc warto o to zadbać. I to tyle, jeżeli chodzi o zakup drobiu. Jeszcze tak podsumowując, już o tym mówiłem, ale pamiętajcie, żeby takie kury przynajmniej na sam początek kupować, jak się robi ciepło, nie robić tego w zimę, z tego względu, że te kury mogą nie mieć odporności, a szczególnie kury ozdobne, jeżeli kupicie, one mogą już w ogóle nie mieć takiej odporności i mogą Wam po prostu padać. Więc to są informacje dość istotne. Myślę, że każdy coś wyciągnie z tego odcinka, coś się komuś spodoba. I tutaj, jeżeli chodzi, już tak kończąc, nie chcę też przedłużać za bardzo, jeżeli chodzi o moją rekomendację, to słuchajcie, najlepszych kur do hodowli nie ma czegoś takiego. Są kury, które specjalizują się w tym, że znoszą więcej jajek, są takie bardziej odporne, mniej odporne. Jak chcecie kury najbardziej odporne, moi drodzy, to zielononóżka i żółtonóżka kuropatwiana. To jest nasza polska kura, natomiast one są praktycznie, tak powiem kolokwialnie, kury nie do zajechania, więc myślę, że na pewno jeżeli komuś chodzi o odporność drobiu, może nie znoszą tyle jajek co kury towarowe, nioski, takie typowe, ale naprawdę będziecie zadowoleni, jeżeli chodzi o warunki, tylko tutaj musicie im zapewnić jakąś przestrzeń i minus jest taki, że nie mogą żyć w bardzo dużych hodowlach. Także to tyle. Trzymajcie się, mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia. Cześć.